Zamieszkała w Jedburgu rodzina poszukuje opiekunki do dzieci. Warunki, jakie oferują potencjalnym pracownicom, są niesłychane jak na tego typu zawód, ponieważ proponują oni 50 tysięcy funtów rocznie za opiekę nad dwójką dzieci oraz domem. Wydaje się to wspaniałe, ale sęk w tym, że ich dom jest nawiedzony. Zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym przez nich na portalu childcare.ko.uk, mieszkamy w naszym domu od prawie 10 lat. Już przy zakupie powiedziano nam, że jest nawiedzone, ale postanowiliśmy kupić dom wbrew wszystkiemu. W ubiegłym roku opuściło nas 5 opiekunek, z których każda opowiadała o nadprzyrodzonych incydentach, jakie miały miejsce w domu. Dziwne dźwięki, złamane szkło i meble, to był okres wielkiego wstrząsu dla naszych dzieci. Osobiście nie doświadczyliśmy żadnych wydarzeń nadprzyrodzonych, ale zostały one zgłoszone tylko wtedy, gdy byliśmy z dala od domu. Z przyjemnością zapłaciłem powyżej standardowej stawki, ale chcieliśmy być uczciwi, aby najszybciej jak to możliwe znaleźć właściwą osobę do opieki nad naszymi dziećmi. Para poza niesamowicie wysoką stawką oferuje również 28 dni urlopu oraz własny pokój z łazienką i aneksem kuchennym. Brzmi to surrealistycznie i przypomina nieco scenariusz horroru niż rzeczywistą ofertę. Nie da się ukryć, że nie znajdzie się wiele osób, które byłyby skłonne pracować w takim środowisku, choćby i tylko ze względu na przesądy. Oczywiście, tajemnicze odgłosy słyszane na posiadłości mogły być po prostu zwykłymi dźwiękami wiekowego domu. Można sugerować, że dotychczasowe nianie źle interpretowały te odgłosy i zbytnio sugerowały się opowieściami o nawiedzeniu tej budowli. Realistyczność takiej sytuacji blednie, gdy zdamy sobie sprawę z ilości związków przyczynowo-skutkowych, jakie musiałyby zajść, by 5 kolejnych opiekunek zdecydowało się uciec z tego domostwa. Cóż, jest chyba tylko jeden sposób, aby przekonać się na własnej skórze, jaka jest prawda.